Witam w kolejnym odcinku Zarzecze 26. Nazywam się Michał Dębski i zapraszam. Michał Dębski w kolejnym odcinku Zarzecze 26. Może zacznijmy od tego, jak ci się gra jako dla młodego bramkarza w barwach biało-niebieskich. Uważam, że atmosfera w drużynie jest bardzo miła i sympatyczna. Każdy siebie wspiera i motywuje do dalszej pracy, a na treningach ciężko pracujemy i liczymy na awans. Jeżeli chodzi o awans, dalej niewielka różnica punktowa straty. Jak to jest odbierane w drużynie? Myślę, że nie skupiamy się na tym, co się teraz dzieje w tabeli, ile mamy straty punktów. Myślimy cały czas o kolejnym meczu i pracujemy na to, aby wypaść jak najlepiej. Debiutowałeś z Warmią Krajewą. Był to pewnie taki ważny krok w tej karierze. I jak wtedy się czułeś? Na pewno czułem się przygotowany do tego fizycznie i psychicznie. Bardzo pomógł mi trener bramkarzy, trener Patryk Sobolewski. Nie odczuwałem w ogóle stresu i wiedziałem, że uda mi się po prostu. Maciek Aleksandrowicz także był tutaj w programie, także podkreślał rolę trenera bramkarzy. Pewnego rodzaju na pewno autorytet, ale i taka pomocna dłoń, można powiedzieć, taki starszy brat czuwający nad wami. Tak, na pewno trener Patryk wspiera nas w wielu sytuacjach. Dla mnie dużo pomaga nawet w takim życiu osobistym i bardzo cenię, na pewno. Czyli nieocenione wsparcie. Tak. I dobrze też przygotowuję pod mecze, tak? Mamy w każdym mikrocyklu zaplanowany trening stricte pod przeciwnika i ja się osobiście dobrze z tym czuję. Co możesz powiedzieć o tych pierwszych spotkaniach rundy wiosennej? Jak te wyniki są odbierane w drużynie? Myślę, że jesteśmy bardzo mocną drużyną i w całym zespole panuje bardzo duża jakość. Uważam, że każdy jest potrzebny po to, żeby dołożyć własną cegiełkę do awansu. No i myślę, że w każdym z tych meczów pokazaliśmy, że jesteśmy jedną rodziną i każdy za siebie walczy, tak? Oboje, wszyscy mamy taki sam cel, awans. Jak ci nowi zawodnicy się wpasowali do drużyny? Był jakiś problem, czy jednak wszystko poszło gładko i przyjemnie? Nowi zawodnicy wkomponowali się w zespół moim zdaniem idealnie. Załapali bardzo dobry kontakt ze wszystkimi. Ja dogaduję się z nimi bardzo dobrze i podziwiam ich za to, jak grają i jakimi są ludźmi. Czyli czuć taką bardzo dobrą energię, pewną synchronizację tego wszystkiego. Tak. To zaczynałeś tutaj w Akademii. Akademii Wigry Suwałki. No, przypuszczam, że przeszło ci przez myśl, że będziesz grać w pierwszej drużynie Wigier, ale czy myślałeś, że to będzie tak szybko? Na pewno zawsze jak trenowałem w Akademii, chodziłem co dzień z tatą na mecze i jedna sytuacja zapadła mi w pamięć, gdy powiedziałem dla taty, że obiecuję, że kiedyś tu zagram. No i ten moment myślę, że się zbliża. Już zadebiutowałem, ale na wyjeździe. Na pewno było to moje marzenie, nie ukrywam. No i powoli myślę, że zostanie spełnione. Co jest lepsze dla zawodnika? Debiut w meczu domowym, czy jednak tym na wyjeździe? Uważam, że debiut to debiut. Cieszę się z mojego debiutu w Grajewie, ale potrzebny jest mi mecz u siebie. Okej. Był jakiś trener w Akademii, który szczególnie zapadł ci w pamięci, który tak cię dobrze pokierował? Z trzema trenerami aktualnymi miałem przyjemność pracować w Akademii. Trener Paweł Cimochowski był moim pierwszym trenerem. Razem z Brunem byliśmy w jednej grupie. Dlatego bardzo też cenię jego osobę. Pozdrawiam, Bruno. Trener Patryk uczył mnie podstaw bramkarstwa, jak się zachowywać przez kilka dobrych lat. A trener Koncewicz przejął mój rocznik już w takim późnym etapie. Jakoś może 3 lata przed moim przyjściem do czwartej ligi. Nie czujesz, że brakuje ci minut? Myślę, że wszystko w swoim czasie. Okej. Zdarzyło ci się także grać w starszych od ciebie rocznikach na swojej pozycji. Jakie to było uczucie, jak ściągają młodszego zawodnika do tej starszej grupy wiekowej? Na pewno jak byłem młodszy i graliśmy jeszcze na te mniejsze bramki i mój tata dostał telefon od innych trenerów, że jestem potrzebny do gry
w starszym roczniku, to czułem się wyróżniony i z wielką chęcią szedłem na te turnieje i chciałem się jak najlepiej zaprezentować. A już w takim późniejszym etapie, mimo że mam 15 lat, gdy już graliśmy te większe bramki, gdy wzięto mnie do rocznika wyżej, do 2007, też czułem się wyróżniony. Wtedy miałem taki trochę cięższy okres w moim życiu. No ale jakby starałem się wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. Jak dla bramkarza, dla młodego bramkarza, jakie jest to przejście z tych no, mniejszych bramek na te pełnowymiarowe? Bo to tak naprawdę dla postronnego widza to jest po prostu kolej rzeczy. Ale dla bramkarza, dla tej młodej osoby, która staje między słupkami, no, różnica jest ogromna w wielkości, że tak powiem, całej infrastruktury na boisku. Dla mnie przejście z małej bramki na tą większą było dużą różnicą, ponieważ z mojej perspektywy ta boisko pełnowymiarowe i bramka wymiarowa wymaga większego skupienia, większych umiejętności poruszania się w bramce i takiego stricte myślenia na boisku. Czyli też na pewno taka praca na nogę, bo wiadomo, no, na tej mniejszej bramce można wszystko nadrobić refleksem, można rzucić się w odpowiednim momencie, a tu jednak praca na nogach trochę definiuje pozycję bramkarza. Jakie były takie turnieje, które ci może zapadły w pamięci w tej akademii? Turniej było na pewno dużo i wspominam mój rocznik bardzo dobrze. Uważam, że byliśmy z jednym z lepszych roczników w całej akademii, ale najbardziej do pamięci przypadł mi chyba Jaga Cup, gdzie mierzyliśmy się z takimi drużynami jak Borussia Dortmund lub Sporting Lizbona. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Jak wyniki poszły? Z Jagiellonią, Boże, z Borussią na pewno zremisowaliśmy, ale nie pamiętam ile. 2-2 może, albo 1-1. A ze Sportingiem chyba przegraliśmy 4-0, ale to było widać, że po prostu byli lepsi, tak? Różnica na boisku. Jak ty zagrasz przeciwko takim markom? W młodym wieku może nie skupiasz się na tym za bardzo. Na pewno masz z tyłu głowy, że wielki klub i tak dalej, ale jakby, gdy jesteś młodym zawodnikiem, to myślę, że mimo wszystko pomiędzy Borussią Dortmund a nami nie było wielkiej różnicy. Ale no na pewno wyróżnienia też, bo jednak marka i tak dalej. Często zdarza się tak, że te polskie kluby właśnie w mniejszych, młodszych rocznikach zgarniają bardzo satysfakcjonujące wyniki z takimi drużynami, a później to już gdzieś się rozjeżdża. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Ciężkie pytanie. Sam się nad tym zastanawiałem, ale może z częstotliwości treningów albo ich intensywności. Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Kolejna część z Rzeszy 26, skład wszechczasów. W ostatnim odcinku Bruno jako jeden z nielicznych zaprezentował skład oparty na formacji 3-5-2. Co w tym przypadku będzie? Co dzisiaj? Pójdę w klasyk 4-3-3 z ofensywnym pomocnikiem. Okej, kto w tym składzie się znajdzie? Jaka myśl szkoleniowa? Na pewno piłka ofensywna, bo trójka z przodu będzie mocnym trio moim zdaniem. Ale zacznijmy od tyłu. W bramce postawiłbym na Neuera. Od lewej obrony zaczynając Marcelo, Van Dijk, Maldini i Dani Alves. Środkowi pomocnicy Kevin De Bruyne. Ten ofensywny, czy Nie, jednak w nie. środku? Zwykły. Ofensywny to będzie Diego Maradona. A kolejnym pomocnikiem, trzecim, będzie Iniesta. I to moim zdaniem najlepsze trio, jakie w swoich najlepszych czasach mogłoby być, to Neymar, Mbappé i Messi. Czyli taka jedenastka dosyć na teraźniejsze standardy, że tak powiem. Trochę zaczepienie o młodzieńcze wspomnienia. Nie ukrywam, że również moje dzieciństwo opierało się na grze Neymara, na grze Daniego Alvesa, jeszcze Iniesty.
Czy można się spodziewać, że ktoś z zasłużonych trenerów objąłby tą drużynę? Uważam, że Pep Guardiola. A kto na asystencie trenera? Mikel Arteta. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zostawcie lajka i subskrypcję. Cześć.